końcu doczekam się obrony swojego pasa, bo pasów trzeba bronić. Ja czempion świata po waka, czempion Europy po waka pro, czempion świata po W5. Приехал в Польшу за очередным титулом, чтобы забрать пояс, который уже давно жду у Яна Лодзика. Generalnie zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No, jakby odbiłem od tego, żeby tak mówić o sobie, bo człowiek potężny nie musi mówić. To czyny za niego mówią, także ja zamierzam właśnie taki być. Jan Lozik, profesjonalny kickboxer. On dostatecznie seriozny sopernik dla любого sportsmena. Но так как он человек, у каждого человека есть свои слабости, я найду у него ахиллесовую пяту. Niesamowicie się cieszę z walki z Jurim, ponieważ to jest taki mój najważniejszy egzamin dojrzałości. To jest 5 rund. Dystans, na którym jeszcze nie miałem okazji walczyć, zawodnik, z jakim nie miałem jeszcze okazji walczyć i tak jakby wszystko to na szczęście mnie nie presjonuje, tylko nie mogę się tego doczekać. Ciężko rozpracować też zawodnika, który jest taki krzywy i niekonwencjonalny, ale mniej więcej wiemy, co robi, gdzie ma luki, jak się zachowywać, kiedy uderzyć, kiedy nie uderzyć, kiedy coś zrobić, także wszystko jest już zrobione. Ja przyszedł w sport ze dwora, ja drался na ulicy i przywykł nie tylko wygrywać, i przegrywać, i znają, co нужно dla tego, żeby победить. W ringu ja lubię bić ludzi, chcę go wyniszczyć. Chcę stopniowo sprawiać mu ból. Niesamowicie się cieszę z tego, że to właśnie Żukowski, który pokonał tak naprawdę wszystkich rywali, którzy tak jakby potencjalnie, gdzie w jakimś tam środowisku byli nade mną. Na DSF ja победил Батра, Элиш, Арфана и Брюля. Ты еще не дрался в пятираундных поединках, и я уверен, что я буду тебя давить и душить, так как у меня за плечами огромный опыт. Я дрался и 8 раундов, и я не упущу своего шанса, задушу тебя. Если выиграем с Юрием, будет ясность, ну, попросту, Янек наилепший, дайте мне кольного.